Węgrzy 56 lat temu na wzór poznańskiego czerwca rozpoczęli powstanie o swoją wolność. Życzymy im wszystkiego dobrego, żeby w dalszym ciągu to kontynuowali teraz, kiedy przejęła władzę partia patriotów Viktora Orbana. W ubiegłym roku Komorowski mówił, że w 20 roku to Zachód podobno miał nam pomóc. Pan Komorowski niestety, tak jak z ortografią ma problemy, to ma problemy z historią. Zachód nam nie pomógł, pomogli nam Węgrzy, którzy nam przesłali miliony sztuk amunicji i tysiące karabinów. I musimy pamiętać, że Europa zawdzięcza wolność, bo by była pod jarzmem bolszewickim do dziś, zawdzięcza wolność Polsce i Węgrom. Gdyby nie broń węgierska, nie byłoby dziś Polski. Po prostu zabrakłoby nam amunicji w walce z bolszewikami. Drodzy polscy przyjaciele, wiele razy mogło się wydawać, że Węgrzy są osamotnieni w swojej wolnościowej walce. My wiemy, że nie jesteśmy sami. Z radością doświadczamy, że mamy przyjaciół w wielu miejscach na świecie i możemy na nich liczyć. Są i tacy, którzy nawet przyjechali do nas, do Budapesztu, by uczcić bohaterów naszej walki wolnościowej. W imieniu węgierskich ludzi chciałbym wam szczerze podziękować za to, że byliście z nami, że mogliśmy się zobaczyć. Serdecznie dziękujemy za ten jakże mocny i ważny gest słynnej polskiej solidarności, a także za cudowne prezenty. Za wolność naszą i waszą. Es szabad csakunkért, es egy tikeret. Z poważaniem, Viktor Orbán, premier. I wtedy jako 16-letni chłopak w małym miasteczku zacząłem się uczyć węgierskiego z entuzjazmu dla Węgier. No i ta węgierszczyzna przy mnie pozostała. To Węgry, ten mały naród z wielkim sercem, 10-milionowy naród, jest teraz w awangardzie walki w obronie praw narodowych przeciwko dominacji bankierów, dominacji najbogatszych narodów Unii i ma tak wielkiego przywódcę jak Viktor Orbán, który jest konsekwentny i nie ulega. Właśnie Węgrzy przysłali mi 2 dni temu jego tekst, jego kolejnego wystąpienia. Nem kérik, nem koldulunk, nie prosimy nikogo, nie żebrzemy nikogo, gdzie on jednoznacznie potępił też naciski na Węgry, między innymi uzależnienie pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego od różnych ustępstw godzących w interesy narodowe Węgier. Cieszę się, że ta uroczystość ma właśnie miejsce w Poznaniu, który jest od dawna związany licznymi więzami z Węgrami, o czym świadczą chociażby położone koło siebie blisko 2 ulice. 13-letniego Romka Strzałkowskiego, zakatowanego w katowni UB na ulicy Kochanowskiego i blisko ulica uczci Petera Mansfelda, też kilkunastoletniego młodego chłopaka, który miał wtedy chyba 15 lat, którego stracono w kilka lat po powstaniu. Tych, z których schwytali młodych 15-16-letnich, mogli być skazani na śmierć dopiero w wieku 18 lat. To czekano, aż dojdą do tego wieku 18 lat. I tak stracono właśnie wtedy Petera Mansfelda, bohaterskiego chłopaka z Budapesztu. Węgry były tym krajem, który był najkrwawszy ucisk narodowy, społeczny, pod każdym względem. Węgrami rządził krwawy Maciej, Matyasz Rákosi, straszliwy komunistyczny dyktator. I tu trzeba powiedzieć, że właśnie powstanie w Poznaniu przyczyniło się zdecydowanie do usunięcia tego dyktatora. Usunięto Rákosiego 2 tygodnie po Poznaniu i to był pewien symbol. 23 października Węgrzy zorganizowali manifestację solidarnościową pod pomnik generała Beba, polskiego bohatera. W tej manifestacji solidarności z Polską, która rozpoczęła węgierskie powstanie, w której uczestniczyło 300 tysięcy Węgrów, skandowano bardzo mocno wyrazy solidarności z Polską i to słynne hasło tego okresu: Lengyelország utód, utód, kevesik o Lengyel utód.
Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. 300 tysięcy Madziarów to skartowało, podobnie jak inne hasło Figetlerszyk, Sobotszak, Lędzielbodzior, Poradszak. Wolność, niepodległość, przyjaźń polsko-węgierska. Tak zaczęło się to powstanie, wspaniała epopeja. Rozbito ich po przysłaniu kilku tysięcy czołgów, molotów, wszystko. Ale powstanie pozostało wzorem dla jakże wielu osób i w pewnym sensie dzieckiem tego powstania jest obecny premier Węgier, wspaniały, odważny Viktor Orbán. I Viktor Orbán był pierwszą osobą, która wtedy publicznie powiedziała, pierwszym politykiem, Rosjanie do domu. Przypomnę, że Gazeta Wyborcza jeszcze dwa lata później wypowiadała się za utrzymaniem wojsk sowieckich na terenie Polski. I właśnie Orbán, już wtedy tak odważny, młody polityk, wiedzie Węgrów konsekwentnie w walce o ich prawa narodowe, osiągnął wiele sukcesów. Dał na przykład Viktor Orbán, jak zwyciężać ma. W dniu dzisiejszym upamiętniamy rocznicę wybuchu powstania węgierskiego. 56 lat temu, 23 października 1956 roku w Budapeszcie, miała miejsce manifestacja poparcia dla wolnościowego zrywu w Poznaniu, która przerodziła się w powstanie węgierskie trwające blisko 3 tygodnie. Węgrzy upomnieli się o wolność, o prawo do samostanowienia, ale ich rewolucje rozjechały sowieckie czołgi. Za próbę odzyskania wolności zapłaciło życiem tysiące Węgrów. Dziś znowu Węgrzy dają nam przykład, jak dzięki aspiracjom narodu można odzyskiwać wolność i odbudowywać swoją ojczyznę na przekór przeciwnościom. Węgrzy mieli dość niszczących Węgry rządów komunistów Gyurcsányego, który sam mówił, że kłamie w dzień i w nocy. 3 lata temu przegnali w wyborach tą czerwoną zgraję i postawili na węgierskich patriotów, na partię Fidesz i premiera Orbána. Mimo że lewacka Unia rzuca im kłody pod nogi, odzyskują dla Węgrów godność i suwerenność. Życzymy naszym braciom Węgrom, by wytrwali w tej walce o niezależne Węgry. Tu w Poznaniu w 1956 roku manifestanci żądali pracy i chleba. Żądali wolności i śpiewali pieśń My chcemy Boga. Gdy powstała Solidarność w 1980 roku, wznoszono te same hasła i śpiewano te same pieśni. Komuniści zabili prawdziwą Solidarność, by w 1989 roku stworzyć tak zwaną trzecią RP wspólnie z fałszywą opozycją, której znaczną część stanowili współpracownicy tajnych służb komunistycznych oraz ludzie, którzy dla władzy i pieniędzy byli gotowi sprzedać własną ojczyznę. Teraz po latach widać wyraźnie, jakie cele mieli ci ludzie udający patriotów w zbudowaniu tej mistyfikacji. Wyprzedano za grosze polskie przedsiębiorstwa w imię zasad tzw. wolnego rynku. Polaków pozbawiono majątku narodowego, by wepchnąć nas do Unii Europejskiej jak ubogiego sąsiada. Byliśmy byli rynkiem zbytu i źródłem taniej siły roboczej. Za zniszczenie z premedytacją państwa polskiego oraz związane z tym tragedie życiowe wielu Polaków muszą odpowiedzieć ci, którzy służyli i służą obcym, wrogim Polsce mocodawcom. Prezydent Lech Kaczyński został zamordowany, bo widział zagrożenia dla Polski i próbował im przeciwdziałać, wbrew poczynaniom tuskowej ekipy. Do dnia dzisiejszego Tusk z Komorowskim i resztą tych podłych ludzi podtrzymują kłamstwa zbrodni w Smoleńsku. Powiedziano, że zło rośnie w siłę, jeżeli dobrzy ludzie na to pozwalają. Nie przeciwstawialiśmy się rosnącemu złu, aż Pan Bóg doświadczył nas tą śmiercią, ale przez to obudził nas do działania. Nie możemy już nigdy więcej zezwalać na niszczenie naszej ojczyzny. Nie możemy pozwolić, żeby śmierć prezydenta i polskiej elity poszła na marne. Nie może rządzić Polską premier, który nienawidzi polskości i Polski, który służy interesom Niemiec, a Polskę pozostawia mafijnym rządom kolesiów, gdzie kwitnie korupcja, gdzie się kradnie i pozwala kraść innym. Nie możemy pozwolić, by Polska była państwem bez prawa władzy, by Polak musiał w Polsce bać się wszystkiego, począwszy od urzędnika po sędziego, bo w sądach wygrywa kłamstwo za pieniądze, bo chroni się przestępcy, a nie ich ofiary, gdzie prawo zamiast służyć i ułatwiać życie obywatelowi jest wymierzone przeciwko niemu.
gdzie policjanci zamiast ścigać złodziei muszą służyć przestępczej mafii, która każe im prześladować uczciwych obywateli walczących o prawdę i sprawiedliwość w naszej ojczyźnie. W końcu, by władza była służebna wobec narodu, a nie świętą krową, która bezkradnie go okrada. Ten rząd hosztaplerów w ciągu 5 lat podwoił oficjalny dług Polski, by dać przetrwać kolesiom, gdzie w tym czasie jest 2 miliony niedożywionych polskich dzieci. Każdy dzień pozostawiania tej przestępczej ekipy u władzy jest wielką szkodą dla Polski. W obronie wolności i suwerenności ojczyźnie powinien stać prezydent. Niestety, panu Komorowskiego nie przeszkadzają różne antypolskie i antyspołeczne działania, a wręcz je wspomaga, czyniąc się przez to współodpowiedzialnym. Takiej zdrady państwa polskiego przez rządzących nie było od czasów Targowicy. Jest to wyraz podłości, pogardy i zdrady narodu i ojczyzny. Nasi przodkowie mieli na sztandarach napisane Bóg, honor i ojczyzna. Każdy, dla którego ojczyzna jest najwyższym dobrem, powinien stanąć w jej obronie, bo Polska ginie. Jesteśmy spadkobiercami tych, co walczyli za wolną Polskę i nie możemy pozwolić na dalszy jej upadek. Przystępowaliśmy do Unii Europejskiej suwerennych chrześcijańskich państw, ale Unia w obecnym kształcie przy coraz bardziej totalitarnej i masońskiej władzy jest nie do zaakceptowania. W Unii Europejskiej Bóg jest zwalczany, ale naród polski zawsze był wierny Bogu i krzyżowi. Musimy bronić krzyża jak niepodległości. Reżim Tuska wpisuje się w tą europejską, masońską laicyzację, tocząc walkę przeciwko katolickiej telewizji Trwam, by nie przyznać koncesji na naziemne nadawanie. Jest to walka o wolne media, o wiarę i prawdę, o wiele poważniejsza niż się pozornie wydaje. Jest to być albo nie być Kościoła i wolnej ojczyzny. Nie możemy się cofnąć w tej walce ani na krok. Widać coraz wyraźniej, że niepodległość Polski spleciona jest z walką o wolne katolickie media, że bez tych mediów nie będzie wolnej Polski, a bez wolnej Polski nie będzie telewizji Trwam i Radia Maryja. Niedługo może przyjść dzień, że będą decydowały się losy Polski, a wtedy musimy stanąć wszyscy razem i już się nie cofnąć, aż nie odzyskamy tego, co się należy narodowi. Inaczej Polskę nam odbiorą. Nasz papież błogosławiony Jan Paweł II wołał: brońcie krzyża, brońcie wolności, ale my nie słuchaliśmy. Dlatego wołał później jeszcze mocniej: przyszłość Polski zależy od was i od was musi zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może nas pozbawić prawa, aby przyszłość do tego być i mieć nie zależała od nas. Więc nie bądźmy tym razem głusi na papieskie wołanie i odzyskajmy wolną Polskę dla nas, naszych dzieci i naszych wnuków. Dlatego musimy z odwagą i determinacją trwać, a z Bożą pomocą zwyciężymy.